poniedziałek 8 października powiat cieszyński świętował swoje 20-lecie. W kościele świętej Marii Magdaleny w Cieszynie odbyła się msza święta, w której udział wzięli samorządowcy z terenu powiatu cieszyńskiego oraz zaproszeni goście. Podczas mszy świętej poświęcono sztandar powiatu cieszyńskiego. Z jednej strony na sztandarze widnieje godło Polski, a z drugiej herb powiatu cieszyńskiego. Główna część uroczystości odbyła się w Teatrze imienia Adama Mickiewicza. Przybyłych gości przywitała prowadząca spotkanie Katarzyna Raszka-Sodzawiczny. Ważnym punktem uroczystości było przekazanie sztandaru. Przewodniczący Rady Powiatu Ludwik Kuboszek przekazał go staroście cieszyńskiemu. Po prezentacji odśpiewano hymn państwowy. Ta okrągła rocznica, ten jubileusz 20-lecia samorządu powiatowego był wspaniałą okazją, żeby ten sztandar nadać. Myślę, że będzie często używany na tych ważnych uroczystościach, świętach państwowych czy święta kościelne. Dalszą część uroczystości poświęcono 20-leciu powiatu cieszyńskiego. Zaprezentowano dwa filmy, jeden przedstawiający rady wszystkich kadencji, a drugi działania powiatu. 20 lat samorządu powiatowego to doskonała okazja do podsumowań, których nie zabrakło. Z tej okazji wydano również specjalną publikację. Ta publikacja zawiera wszystkie nasze działania, które przez 20 lat podejmowaliśmy. Oczywiście można zapoznać się tutaj z szeroką działalnością powiatu cieszyńskiego. Od służby zdrowia, przez drogi powiatowe, edukację ponadpodstawową, pomoc społeczną. I także zawarte są tutaj takie nasze najważniejsze inwestycje. To są drogowe inwestycje w infrastrukturze sportowej, szkolnej. Myślę, że także można poznać, jak rósł budżet powiatu cieszyńskiego przez 20 lat działalności samorządu powiatu. Myślę, że to jest bardzo ciekawa taka lektura i chcemy ją także udostępnić w szkołach, żeby młodzież mogła poznać zakres działań powiatu. Powiat wykonuje szereg określonych ustawami zadań, a w jakim kierunku zmierza, o to zapytaliśmy starostę cieszyńskiego Janusza Króla. To, co teraz widzimy, to jest ten kierunek, który żeśmy obrali, czyli dalej dużo inwestycji, zwłaszcza inwestycji drogowych. Utrzymanie sieci szkół na tym samym niezmienionym poziomie, bo wiemy, że dwa roczniki przychodzą absolwenci gimnazjum trzeciej klasy i ósmej klasy podstawówki. No, dalej utrzymanie Szpitala Śląskiego na takim poziomie, na jakim on teraz jest. Zresztą ten szpital się w wypowiedziach chyba wszystkich starostów przewijał. Wiemy, jak jest ważny, choć tak naprawdę powiat tylko pośrednio odpowiada za to, co się dzieje w służbie. Starosta wspomniał także o kończącej się kadencji i prywatnych odczuciach związanych z pełnieniem funkcji starosty powiatu cieszyńskiego. Myślę, że powinniśmy być zadowoleni z tej kadencji. Wiele rzeczy się udało zrealizować, ale przede wszystkim udało się pozyskać dużo środków zewnętrznych, bo dzięki tym środkom możemy realizować inwestycje. A z osobistego jakby takiego punktu widzenia i oceny to był naprawdę trudny czas. Oczywiście to jest praca, która sprawia wiele satysfakcji. Ja z przyjemnością wstaję rano, idę do pracy, ale wracam wieczorem, bardzo często w nocy, już bardzo zmęczony. Potrzeba dużo wyrzeczeń kosztem rodziny, żeby pełnić funkcję starosty. Oprócz wystąpienia starosty powiatu cieszyńskiego o zabranie głosu został poproszony najstarszy radny bieżącej kadencji Jerzy Malik oraz radny wszystkich kadencji Stanisław Kubicius. Podczas uroczystości nie zabrakło również akcentów muzycznych. Na zakończenie spotkania przed publicznością wystąpiła orkiestra kameralna Artis. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik.